Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj mam dla was artykuł od Arka zasponsorowany. Arek wysłał trochę e, orczych zębów, ale nic nie napisał, co chce, więc zawsze pisał. A w międzyczasie po prostu Dawidowi zleciłem e, coś o mechanikus. No to Mechanicus Planeta Fonos. Arek jest bardzo zadowolony, bo odpisał mi, że ok, jest super, jest git. No to lećmy z tematem Planeta Fonos. Żadnej litości dla wrogów Omnizjasza, żadnej łaski dla tych, którzy odrzucają Imperatora, żadnego wytchnienia tym, którzy przeciwstawiają się potędze Terry i Marsa. Nasi wrogowie zginą, słuchając chwały Boga Maszyny, nie będąc w stanie udźwignąć siły jego gromowładnego głosu. To jest wycinek z danych placówki Phi Omega New Omikron Sigma. Daleko od studni nocy, w przestrzeni stanowiącej niegdyś pod sektor Zacheus Expans w sektorze Jericho, leży mały pokryty gęstymi tropikalnymi lasami świat, którego naturalne bogactwo byłoby w stanie z łatwością utrzymać niejedną ludzką kolonię, gdyby tylko nie interwencja sił Adeptus Mechanicus. Pierwotna nazwa tej planety już dawno odeszła w zapomnienie, dziś jest ona nazywana Phonos, zgodnie z desygnacją nadaną jej przez jej ponownych odkrywców. Jedyną zbudowaną ludzką ręką, strukturą na planecie jest odizolowana placówka Mechanicus, ukryta za polem stazy od najprawdopodobniej kilku tysięcy terańskich lat. Planeta Fono spadła ofiarą inwazji tyranidów z floty roju Dagon. Kiedy imperium wysłało tam swoje siły celem przeprowadzenia śledztwa, okazało się, że umysł roju skupił na tym samotnym świecie siły o wiele większe niż przypuszczał wywiad astra militarum, co zaowocowało krytycznymi stratami w grupie bitewnej Argo. W poczet poległych zaliczono nawet lorda generała Mikala Kurasa, oficera dowodzącego całą wyprawą. O historii Fonos niewiele wiadomo. Ale wszelkie artefakty i inne znaleziska odkryte tam przez eksploratorów rzucają na ten zapomniany świat nieco światła. Na krótko, po zakończeniu się herezji Horusa, Adeptus Mechanicus z bliżej nieznanych powodów postanowiło założyć placówkę na świecie niczyim, położonym na samej granicy sektora Jericho. Placówka tych kapłanów funkcjonowała w ramach lenna najwyższych rangą magosów sektora Jericho przez kilka tysięcy lat. Będąc jednym z wielu posterunków Adeptus Mechanicus w regionie, w międzyczasie placówka ta najwyraźniej przestrzegała nakazu zachowania całkowitej tajemnicy i izolacji, ograniczając kontakt z resztą galaktyki do minimum. Mechanicus zwykło wydawać tego typu nakazy wyłącznie celem ochrony najbardziej zaawansowanej tajnej technologii, jak choćby artefaktów o charakterze archeotechnologicznym. Tytanów o rzadkiej konfiguracji modułów i uzbrojenia oraz innych potężnych machin wojennych, jak choćby cudów techniki Ordinatus. Kiedy epoka cienia ogarnęła sektor Jericho, odizolowana placówka Mechanicus została odcięta od kontaktu z resztą galaktyki jeszcze bardziej. Cała komunikacja z resztą sektora ustała do końca 35. milenium. Dziś uważa się, że do tego czasu placówkę musiała otaczać już bariera stazy z generatora ukrytego wewnątrz niej, co ostatecznie odcięło ją od świata zewnętrznego. Na przestrzeni śledztwa, tech kapłanom Mechanicus, udało się ustalić, że ostatnia wysłana z tego miejsca wiadomość zawierała strumień niezrozumiałego kodu. Po przejściu przez umysły setek astropatów, wiadomość ta dotarła na wiele światów o znanych kryptach, repozytoriach i archiwach danych, które następnie oczyściły jej treść z galaktycznych koordynatów placówki nadawczej. W drugiej połowie 812 roku 41. milenium przyłączony do krucjaty Achilus kontyngent eksploratorów Adeptus Mechanicus dotarł na orbitę Phonos. Kiedy tylko pierwsze raporty o odnalezieniu tej planety spłynęły do fortecy strażniczej Erioch, w krypcie Omega otworzyły się kolejne z jej setek drzwi. Wewnątrz starożytnej, zapieczętowanej od tysięcy lat komnaty, znaleziono urządzenie, które był w stanie rozpoznać tylko mistrz kuźni Erioch. Urządzenie to wydawało się być swego rodzaju różdżką, najprawdopodobniej zdolną do interakcji z technologią pola Stazy. To, czy odkrycie tego artefaktu ma jakikolwiek związek z tajemniczą sprawą Fonos, pozostaje tajemnicą przyszłości jako że jak do tej pory żaden na starte ze szwadronów śmierci nie dotarł na planetę celem sprawdzenia tej teorii. Niewiele teorii powstało natomiast na, te, na temat samej placówki oraz tego, co znajduje się wewnątrz, jednak jej system ochronny jest w tej kwestii cenną poszlaką. To właśnie na jego podstawie zarówno adeptus mechanicus, jak i inkwizycja wysnuli teorię, zgodnie z którą wewnątrz musi znajdować się ekstremalnie zaawansowana technologicznie broń lub machina wojenna. Biorąc pod uwagę, że fragmenty danych z wcześniejszych okresów zawierają określenia takie jak głos omnizjasza oraz morderczy hałas, wielu zaznajomionych z poszlakami eksploratorów wierzy, że urządzenie skrywane w placówce to potężna broń soniczna, podobna do niektórych maszyn Centurio Ordinatus. Jeśli w istocie tak właśnie jest, Broń ta mogłaby się okazać niezastąpionym atutem w rękach obrońców reduty Orfeus lub stanowić niewyobrażalne zagrożenie, gdyby wpadła w ręce mrocznych magosów Samech lub Stigmartus. Jedyna pewna informacja na temat Fonos jest jednak taka, że planeta ta znajduje się obecnie w paszczy wielkiego pożeracza. Kiedy okoliczne sądy z nieznanych przyczyn umilkły, generał Mikal Kuras przeniósł swój sztab do grupy bitewnej imperialnej marynarki Argo. I wyruszył na fono z celem przeprowadzenia śledztwa. Trzy i pół solarnego tygodnia później Grupa Bitewna Argo dotarła na skraj systemu, stając się świadkami pożerania planety. Tyranidzie odpowiedzieli na obecność Grupy Bitewnej błyskawicznie. Umysł roju natychmiast przerwał pożywianie się i skierował całą swą potęgę do walki z nowym wrogiem, rozrywając szwadrony pokładowców i okręty szponami, mackami i ostrzami swoich bioform topiąc ich kadłuby w bioplaźmie i rozbryzgach kwasu. Grupa bitewna Argo walczyła dzielnie, by koniec końców zniszczyć wiele biookrętów tyranidów w systematycznych salwach niszczącego ognia z działu. Flota imperialnej marynarki toczyła bitwę przez 11 godzin bez przerwy, utrzymując tyranidów na dystans pomimo przewagi Zinos wynoszącej 15 do 1 – po 11 godzinach ich siły były jednak już wyczerpane i zostały zmuszone do powolnego oddawania przestrzeni, ponosząc przy tym coraz większe straty. Punktem zwrotnym bitwy było przeprowadzenie przez tyranidów abordażu krążownika bitewnego klasy Mars kardynała Xiana. Kapitan okrętu postanowił go poświęcić poprzez przeciążenie jego reaktora, woląc zginąć w eksplozji plazmy niż w wyniku rozerwania przez pazury Zinos. Po utracie tak potężnej jednostki żaden z ocalałych żołnierzy nie miał już wątpliwości, iż ich koniec jest już bliski. O grupie bitewnej Argo usłyszano dopiero pół roku po jej wyruszeniu na Fonos, kiedy z powrotem do imperialnej przestrzeni zawitały pierwsze z ocalałych okrętów, przynosząc wieści na temat rozbicia największej z grup bitewnych reduty Orfeus oraz śmierci najwyższego rangą oficera w regionie. Brak dostępnych informacji na temat phonos jest delikatnie mówiąc problematyczny dla eksploratorów. Z fragmentów odnalezionych pod stosami, nagromadzonych przez tysiące lat danych, udało im się jednak wyłuskać słowa Imperatyw nefente, umieszczone bezpośrednio pod zapisaną w kodzie binarnym lokalizacją planety. Zgodnie z kilkoma innymi szczegółami, wydobytymi z innych danych, imperatyw nefente był wirusem, stworzonym w celu zniszczenia konkretnych danych na każdym nośniku pamięci, którym go zarażono. Celem takiego działania była oczywiście próba ukrycia informacji. Wielu magosów uważa imperatyw nepente za mit. Placówka badawcza Mechanicus na FONOS została odkryta w 700, 7628 jednostce 812 roku 41 milenium. Trochę tu za dużo tych cyferek, więc albo w 762, albo w 768 jednostce. 800, no w każdym razie w 812 roku 41 milenium przez okręt eksploratorów Matematyczny Wgląd. Jak do tej pory wielu mistrzów logis poświęciło miliony godzin roboczych swoich mechaników na dowiedzenie się, co może znajdować się wewnątrz, jednak bez skutku. Po dziś dzień nie zdołali oni dojść do konsensusu na temat tego, co może się tam znajdować, choć kolejną wskazówkę stanowił dla nich sposób desygnacji planety przez jej ponownych odkrywców. Otóż nagrali oni, nie, oni, otóż nazwali ją oni fonos ze względu na fakt, iż było to jedno z nielicznych słów odzyskanych z fragmentarycznych danych odkrytych na powierzchni planety przy jej pierwszym rekonesansie. W szerokim spektrum cyberdialektów i kodów programowania Adeptus mechanicus słowo fonos przyjmuje dwa znaczenia, w zależności od kontekstu i akcentu lub nacisku na odpowiednią sylabę, słowo to można rozumieć jako dźwięk lub mord. Z uwagi na fakt, iż surowy kod binarny nie rzuca światła na kwestię kontekstu lub zamierzonego znaczenia tego słowa, należy uznać, iż to, co znajduje się za polem Stazy, może mieć związek albo z oboma jego znaczeniami, albo z żadnym z nich. Placówka ta pozostała nietknięta przez ostatnie sześć tysięcy terrańskich lat dzięki otaczającemu ją polu stazy. Dzięki temu eksploratorzy Mechanicus mogą zbadać przynajmniej jej wygląd zewnętrzny, odnosząc go do stosowanych standardów architektonicznych na przestrzeni tysięcy lat. Placówka powstała zgodnie ze standardowym kanonem architektonicznym Mechanicus STC o strukturze modułowej wzoru VOS. Na bazie obserwacji konfiguracji poszczególnych modułów placówki eksploratorzy byli w stanie ustalić pewne szczegóły na temat jej struktury. Jej elementy przylegające do powierzchni tworzą siatkę komnat i korytarzy o łącznej powierzchni kilometra kwadratowego. Zostały wyposażone w systemy obronne oparte o serwitory i automatyczne podnośniki do większych ładunków. Biorąc pod uwagę naturę placówki, całkiem prawdopodobnym wydaje się teoria, iż sięga ona głęboko pod ziemię, gdzie najpewniej znajdują się magazyny, świątynie i laboratoria znacznie większe niż struktura wystająca nad powierzchnię planety. Z uwagi na otaczające to miejsce pole stazy, bliższe i bardziej dokładne badanie placówki jest niemożliwe. Szczęściem w nieszczęściu pole stanowi niemożliwą do sforsowania przeszkodę również dla tyranidów, pomimo ich licznych i częstych podejść. Na krótko po pierwszym lądowaniu na Fonos, siły eksploratorów podjęły próbę zbudowania na planecie posterunków garnizonowych, mających stanowić podstawę pod przyszłą rozbudowę stałej bazy. Góra Stołowa, będąca wysokim na ponad kilometr płaskowyżem pośrodku szerokiej doliny, na północ od placówki Phi omega New omicron sigma. Została wybrana na siedzibę główną eksploratorów, mającą zabezpieczać ich ogniem przeciwlotniczym oraz bateriami Ziemia Orbita na wypadek wrogich prób wylądowania w pobliżu placówki. W 813 roku 41 milenium Fonos zostało zaatakowane, a zaledwie dwa tygodnie wcześniej utraciło wszelki kontakt z redutą Orfeus. Bastiony i posterunki ustanowione na całej planecie upadły pod naporem żywego ognia, nienasyconych bestii. W przeciągu tygodnia jedynym punktem oporu sił Imperium na planecie stał się posterunek na Górze Stołowej, ze wszystkich stron otoczony przez bezduszne drapieżniki. Garnizon Astra Militarum, złożony głównie z gwardzistów 600, 632. Regimentu Gangu Magna, utrzymał pozycję przez następne cztery solarne dni, odpychając tyranidów dzięki zdyscyplinowanemu, dobrze prowadzonemu ogniowi. W walce z bioformami naziemnymi obrońcy polegali na strategicznym położeniu swojego bastionu oraz sile zbudowanych przez mechanikus fortyfikacji. Bioformy latające były skutecznie trzymane na dystans przez gęsto rozmieszczone działa przeciwlotnicze oraz baterie laserowe. Niestety umysł roju raz jeszcze zdołał zaadaptować się do trudnej dla siebie sytuacji, rodząc bestie, które wkopały się w podstawę płaskowyżu i wydrążyły tunele na sam jego szczyt, niszcząc bastion od środka. Ostatnie raporty na temat gwardzistów na powierzchni trafiły do grupy bitewnej Argo w chwili translokacji jej okrętów na granicy systemu. Ostatnie słowa żołnierzy broniących planety zdołały dotrzeć do imperium na nośniku danych jednego z ocalałych po bitwie okrętów. Niezwykle mało prawdopodobnym wydaje się ocalenie samej struktury posterunku, nawet jeśli sama planeta nie została do dziś całkowicie ogołocona z życia przez Zinos. I tyle jeśli chodzi o ten fascynujący artykuł na temat planety Mechanicus Phonos. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj, Arkowi również za zasponsorowanie tego artykułu, Dawidowi za napisanie. Trzymajcie się, do następnego razu strzałeczka.